Wyznacz pochodną funkcji h. Funkcja h jest przedstawiona za pomocą ilorazu dwóch funkcji. Funkcję z licznika nazwijmy f od x, natomiast funkcję zmianownika g od x. Zastosujmy więc ten wzór. Zapiszmy h od x. W liczniku mamy najpierw pochodną licznika, czyli w naszym wypadku pochodną funkcji 3x do kwadratu minus 5x plus 2. Mnożymy to przez funkcję zmianownika, czyli przez funkcję 4 minus 2x. Następnie mamy znak minus. Mamy tutaj funkcję z licznika, czyli 3x kwadrat minus 5x plus 2 i mnożymy ją przez pochodną funkcji zmianownika, czyli przez pochodną funkcji 4 minus 2x. Natomiast w mianowniku mamy kwadrat funkcji zmianownika, czyli podnieśmy do kwadratu funkcję zmianownika, czyli 4 minus 2x. Podnosimy do kwadratu. Zostaniemy H od X wynosi, przepiszmy naszą kreskę łamkową i mianownik myślę, że możemy zostawić spokojnie w takiej postaci, w jakiej jest. Natomiast tu mamy pochodną sumę, po kolei tu jest stała, więc przepiszmy tą stałą i mnożymy ją przez pochodną X do potęgi drugiej. Wykorzystujemy do tego trzeci wzór, czyli u nas nasze N wynosi 2. Czyli dwójeczkę przerzucamy przed x, a w potędze zostaje nam 2 minus 1, czyli 1, możemy zostawić to jako 2x. Dalej, mamy stałą minus 5, przepisujemy ją i mnożymy ją przez pochodną z x. Pochodna z x wynosi 1, czyli mamy minus 5 razy 1, możemy zostawić minus 5. I na końcu mamy pochodną z dwójki, czyli pochodną ze stałej. Pochodna ze stałej wynosi 0, więc możemy. Już zamknąć nasz nawias. Mnożymy go przez ten kolejny nawias, czyli 4 minus 2x. Dalej mamy minus. Przepiszmy kolejny nawias, czyli 3x kwadrat minus 5x plus 2. I mnożymy ten nawias przez pochodną drugiego nawiasu, czyli znowu mamy pochodną ze stałej. Pochodna ze stałej wynosi 0, czyli ją pomijamy. Dalej mamy stałą, czyli minus 2, razy pochodna z x. Pochodna z x wynosi 1, czyli z nawiasu drugiego zostaje nam tylko minus 2. Teraz zostało nam już tylko opuszczenie nawiasów z licznika, czyli mamy h' od x wynosi, przepiszmy kreskę łamkową, mianownik przepiszmy, czyli 4 minus 2x do kwadratu. I tu mnożymy każdy element z pierwszego nawiasu przez każdy, każde wyrażenie z drugiego nawiasu, czyli mamy... 6x razy 4 to jest 24x, 6x razy minus 2x to będzie minus 12x kwadrat. Minus 5 razy 4 to jest minus 20 i minus 5 razy minus 2x to jest plus 10x. Teraz opuszczamy kolejne dwa nawiasy. Zwróćmy uwagę na to, że ten pierwszy nawias będzie mnożyć przez minus i przez minus dwójkę. Czyli minus razy minus 2 daje nam plus 2, czyli każdy z wyrażeń z nawiasu mnożymy przez 2 i dostaniemy plus 6x kwadrat minus 10x i plus 4. Teraz tylko jeszcze w liczniku wyredukujmy wyrazy podobne, czyli dostaniemy mianownik, możemy przepisać, A w liczniku zaczniemy od najwyższej potęgi, czyli mamy tutaj x do potęgi drugiej. Minus 12x do drugiej plus 6x do drugiej daje nam minus 6x do drugiej. 24x plus 10x minus 10x zostaje nam 24x i minus 20 plus 4 to nam daje minus 16.